Więc tworzenie wspólnoty osób, no to oczywiście jakby bazą dla tej wspólnoty, którą tworzy rodzina, jest wspólnota małżonków. Tak, że to oni, ich miłość, ich komunia zupełnie wyjątkowa i niezwykła jest takim fundamentem, na którym opiera się jedność całej rodziny jako wspólnoty. Tak, że rzeczywiście ta nie tylko rodzina jakby, znaczy no nie tak, że rodzina po prostu ma tworzyć wspólnotę osób jako taka, z tych osób, które składają się z rodziny. No i tutaj ta jedność małżonków, jakby bardzo papież konkretnie pisze, że wyraża się w więzi właśnie ciał, charakteru, serc, umysłu, dążeń i dusz. To jest takie troszkę, no co to znaczy więź charakterów tak naprawdę? Ja to trochę tego jakby nie rozumiem, ale rzeczywiście jest to no, niesamowicie taki cel daleki, tak? Znaczy daleki, no nie wiem, może... Się po 25 latach małżeństwa to rozumiem. No tak, rozumiecie, tak? No rozumiem. Czyli to jest, jakby jest to może być zrozumiałe, no to super. W każdym razie mam nad czym pracować. Że to rzeczywiście, że ta jedna, czy ta więź dotyczy wszystkiego w małżeństwie. I dalej bardzo konkretnie piszę o wizji kobiety w małżeństwie i wizji mężczyzny. I tutaj przy omawiając kobietę bardzo mocno podkreśla różne powiedzmy, no nie wiem, naleciałości czy historyczne jakieś tam zaniedbania i o tym, że, no, że i znaczy, też problemy jakby dzisiejsze, tak? Że podkreśla, że kobieta jest równa mężczyźnie godnością i odpowiedzialnością, absolutnie. Chociaż no tutaj to się jakby różnie, to znaczy myślę, że to dotyczy generalnie krajów na przykład arabskich, tak? Gdzie rzeczywiście ta pozycja kobiety jest spychana na jakoś niżej, ale też no, w naszym społeczeństwie też jest tak, że bardzo różnie bywa. Nawet w samym kościele nie da się zetknąłem, że księża powiedzmy na uczelniach katolickich, na studiach teologicznych z dużym lekceważeniem odnosili się do dziewczyn, które chciały pisać pracę na Ministerstwo Teologii, tak? No więc oczywiście jest, nie dotyczy to rodziny, tym niemniej jest taki problem i tutaj papież bardzo mocno podkreśla, że absolutnie jest pełna równość i też przypomina niezwykle skuteczny stosunek Chrystusa do kobiet, tak? Że rzeczywiście Pan Jezus w bardzo wielu sytuacjach z dużym szacunkiem odnosił się do kobiet, to im powierzył pierwszą informację o tym, że zmartwychwstał, tak? To im się objawił. To Matka Boża zrodziła Syna Bożego i tych jakby takich sytuacji, które w Starym Testamencie też oczywiście jest wiele, jakby docenienia roli kobiety. I bardzo też dużo pisze o pracy kobiet, o tym, że z jednej strony kobieta ma oczywiście, jakby, to jest oczywiste, tak, że ma prawo do pracy, do rozwoju osobistego, do tego, że do kariery, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, a z drugiej strony apeluje do tego, żeby była dowartościowana praca w domu kobiety, tak, że to rzeczywiście jest oczywiste, że no, nikt nie jest w stanie zastąpić kobiety no, przy pielęgnacji dzieci, to jest oczywiste, prawda, ale być może też przy prowadzeniu domu. W każdym razie bardzo mocno pisze, że ta praca powinna być doceniona i także przez państwo w taki sposób, żeby na przykład no, mężczyzna zarabiał odpowiednio dużo, tak żeby kobieta, jeśli chce, mogła pracować w domu. No i jeśli chodzi o rolę mężczyzny w tym w tworzeniu wspólnoty osób, no to właśnie jakby bardzo ważny jest ten szacunek dla kobiety. To, że jakby ojciec jest bardzo ważny dla wychowania dzieci, to jest powiedzmy jakby coś oczywistego, ale chyba nawet w tamtych czasach nie było tak oczywiste, dlatego że jakby Jan Paweł II, tam pada takie zdanie, że ważne jest, żeby chociaż raz na jakiś czas ojciec się spotkał, nie wiem, pobawił z dziećmi, tak? No dzisiaj jakby mówi się, że mężczyzna jakąś tragedię, że mężczyzna, no, w pewnym sensie to jest tragedia, tak? Spędza z dzieckiem 3 minuty na dobę, tak średnio ojciec w Polsce. No i że to oczywiście jest za mało i trzeba jakby więcej. Natomiast no, w tej encyklice jest, znaczy tej adhortacji
jakby jest taki bardziej chyba tradycyjny obraz, że ten mężczyzna jest gdzieś z daleka. No, ale tutaj papież pisze, że to jest ważne, że jest ważne dla dzieci, żeby rzeczywiście tata był z nimi i pokazywał im pewne wzorce zachowania i nie tylko. No i podkreśla, że jakby mężczyzna jest odpowiedzialny za życie, rozwój, wiarę całej rodziny, tak? Tej wspólnoty osób. Dalej w tej wspólnocie osób oczywiście są dzieci i tutaj no, dla mnie to jest chyba za każdym razem, jak czytam tę adhortację, jakoś niezwykłe podejście, że należy, znaczy, no to, że należy rozwijać głęboki szacunek dla godności dzieci, to też, ale na przykład jest powiedziane, że wychowanie to jest obustronna relacja, tak, że dzieci, znaczy rodzice oczywiście wychowują dzieci, ale też dzieci wychowują rodziców. I to oczywiście jakby, no w pewnym sensie wszyscy wiemy, że się nawzajem od siebie uczymy, ale napisanie tego tak bardzo mocno, no jest rzeczywiście, no trochę, znaczy jest poruszające. I też takie słowa, tutaj jest cytat, tak, że należy ze czcią i wielkodusznie służyć prawom dzieci. I to jakby ja myślę, że tutaj też jest taki problem, że ta adhortacja ma jakby dotyczy całego świata, więc jest takie jakby być może to podkreślenie tego dotyczy tych kultur, w których no, na przykład dzieci są zmuszane do pracy, tak? Albo w których w ogóle się jakby tym prawom dzieci nie służy. Bo wydaje mi się, że dzisiaj to troszkę w naszym społeczeństwie na przykład może być odebrane na opak, tak? Że może skutkować wychowaniem bezstresowym, o co na pewno papieżowi nie chodziło, co zresztą dalej będzie jeszcze poruszone. No i bardzo pięknie papież pisze o roli osób starszych w rodzinie, o tym, że ważne jest to, żeby docenić ich rolę, że one mają ogromne znaczenie w rodzinie, że często to znaczenie jest zupełnie zaniedbywane, że właśnie w społeczeństwach konsumpcyjnych są gdzieś te osoby starsze spychane na bok, a to one przez perspektywę całego swojego życia właśnie pomagają odnaleźć właściwą hierarchię wartości ludzkich, także poprzez no, swoje długie życie jakby uzmysławiają ciągłość ludu Bożego, tak? Są takim spójnikiem między pokoleniami. No i to, co chyba jest dla mnie takie najciekawsze, że mają szczególny charyzmat kontaktu z dziećmi, tak? Że rzeczywiście wręcz tam dosłownie papież pisze o nie wiem, przytuleniu czy odnalezieniu jakiegoś takiego ciepła u babci czy dziadka i że ich rola w tworzeniu wspólnoty osób jest rzeczywiście bardzo ważna.